Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy nieomylność papieska dotyczy również akceptacji rytów. Zapraszam. W dyskusji o reformie liturgicznej pojawiają się czasem takie stricte prawne argumenty, mianowicie skoro papież zaakceptował nowy ryt, no to znaczy, że po prostu trzeba go przyjąć, jakikolwiek on by nie był, często właśnie z powołaniem się na nieomylność papieską. Pierwszym tego typu argumentem jest argument z Soboru Trydenckiego. Jego używanie jest moim zdaniem dosyć zaskakujące, to znaczy spotkałem się z tym kilkakrotnie w komentarzach i obiecałem, że również o tym wspomnę. Kanon Soboru Trydenckiego skierowane przeciwko protestantom potępiają, nakładają anatemę, czyli wykluczają z Kościoła tych, którzy twierdzą, że ryty zatwierdzone przez Kościół prowadzą ludzi do bezbożności i tak dalej, jak również są tam kanony, które bronią teologii mszy świętej, czyli ten, kto twierdzi, że msza święta nie jest ofiarą, również niech będzie wyklęty, czyli zostaje wykluczony z Kościoła. Użycie tych kanonów w kontekście odwróconym, czyli na zasadzie potępienia tych, którzy bronią tej mszy świętej, której broni właśnie Sobór Trydencki, jest dosyć ciekawym sposobem myślenia moim zdaniem. Zacznijmy od tego, tak może trochę luźniej, że gdyby ojcowie Soboru Trydenckiego zobaczyli nową mszę, to najprawdopodobniej mieliby ochotę spalić na stosie jej twórców. Także zawsze, gdy jakby mówimy o tym właśnie, że Sobór Trydencki tutaj i nowa msza, to naprawdę warto mieć to w tyle głowy, pamiętać o tym, że to właśnie protestanci tworzyli coś w stylu nowej mszy. Ja tutaj oczywiście odsyłam do moich materiałów, które dokładniej badają kwestie powstania nowej mszy, nowa msza a herezja modernizmu, czy też czy reforma liturgiczna, czy nowa msza to największa katastrofa w historii Kościoła. Natomiast tutaj tylko i wyłącznie te kwestie prawne. A więc Sobór Trydencki, czy w ogóle każdy dokument kościelny, zawsze należy czytać bardzo dokładnie w tym kontekście, w którym jest on, w którym został on umieszczony, w którym te słowa zostają wypowiedziane. Szczególnie jeśli chodzi o potępienia, jak również o dogmaty. To znaczy je trzeba zawsze interpretować bardzo wąsko. To jest ogólnie teologiczna zasada. W ogóle zawsze, gdy rozmawiamy o teologii, to trzeba koniecznie o tym pamiętać, że teologia ma swoje zasady postępowania. Dlatego człowiek, który tak po prostu właśnie obejrzawszy 5 filmików na YouTubie zaczyna uprawiać teologię, to może popełniać merytorycznie mnóstwo takich błędów, na przykład właśnie wychodząc z założenia, że a tutaj w tej książce jest napisane, że tak jest i to jest jakaś tam teologia, to jest jakaś dogmatyka katolicka, no to koniecznie tak musi być. Na przykład zupełnie nie uwzględniając, że właśnie teologia zna różne stopnie pewności, że tak mamy tutaj dogmat, sentencję komunis i tak dalej, i tak dalej. I każdy z tych stopni ma pewien stopień pewności i może tak być, że autor jakiejś tam książki, dogmatyki, pobożny, dobry autor, wyznaje tezę, która wcale nie była powszechnie wtedy przyjęta w Kościele katolickim i taki człowiek później wyskakuje, że jak to można negować jakiś tam dogmat, a to jest tylko właśnie jakaś tam sentencja probabilior, czyli zdanie prawdopodobne albo bardziej prawdopodobne, ale wcale nie powszechnie przyjęte przez teologów, a już zupełnie nie dogmat. Czyli zawsze, gdy poruszamy się w ramach jakiejś nauki, a teologia jest pewną nauką, zawsze trzeba takie rzeczy uwzględniać. Jeśli nie zna się sposobu postępowania danej nauki, to nie należy się wtedy z wielkim autorytetem próbować na te tematy wypowiadać. Ale to dygresja, wracamy do naszego Soboru Trydenckiego. Otóż potępienie znowu interpretujemy zgodnie z zasadami teologii bardzo wąsko, czyli jest ono skierowane konkretnie przeciwko tym, którzy atakują ryty Kościoła. Sobór Trydencki ma na myśli tych, którzy w tej chwili atakują ryty Kościoła, to znaczy wtedy, gdy te słowa zostały spisane. I jeśli zadamy pytanie, czy ta deklaracja oznacza, że
jakikolwiek ryt kościoła by nie powstał, to z całą pewnością będzie on idealny, to odpowiedź musi brzmieć nie. To może być pewna wskazówka, może ten cytat, ten fragment Soboru Tridenckiego być użyty w takiej dyskusji teologicznej, czy nieomylność papieska odnosi się do ustanawiania czy akceptowania rytów. Można wtedy przytoczyć ten fragment. Zobaczcie, tutaj zostało potępione zdanie, że ten, kto by stwierdził, że ryty Kościoła prowadzą ludzi do bezbożności, i wtedy jakby jest to argument, który ma swoją wagę w dyskusji teologicznej, natomiast nie jest to równoznaczne z ustanowieniem dogmatu, że jakikolwiek ryt by kiedykolwiek nie powstał, to z całą pewnością będzie on idealny i z całą pewnością będzie on prowadził ludzi do świętości. Jakby to zdanie Soboru Trydenckiego nie jest równoznaczne z takim dogmatem. Gdy Kościół cokolwiek dogmatyzuje, to bardzo precyzyjnie mówi, że jest tak i tak, że to musi być tak i tak i wszyscy katolicy muszą wierzyć w ten i w ten sposób. Gdy Kościół coś potępia, to również bardzo precyzyjnie mówi, co zostaje potępione. I tutaj zostali potępieni ci, którzy konkretnie wtedy atakowali katolicką teologię mszy świętej, którzy wprowadzili ryty zbliżone do dzisiejszego nowego obrządku mszy świętej, którzy atakowali teologię mszy świętej, ofiarny charakter mszy świętej, również podobnie jak część dzisiejszych teologów. Tam są potępieni protestanci, którzy twierdzili, że te ryty Kościoła, które wtedy były używane, zostały, czy prowadzą ludzi do bezbożności. Natomiast nie jest to równoznaczne z dogmatem o tym, że wszelkie ustanowienie rytu w Kościele jest z całą pewnością nieomylne. Tak? Nie jest to równoznaczne, choć może zostać użyte w takiej dyskusji jako pewien argument. I oczywiście to prowadzi nas do kolejnego ważnego pytania. No czy ustanowienie rytu przez Kościół powinno być przypadkiem nieomylne? Tak? Czy dogmat o nieomylności papieskiej nie obejmuje również ustanowienia rytu mszy świętej, czy w ogóle jakichkolwiek rytów? Dogmat jest to prawda wiary, która została uroczyście ogłoszona, która została przedstawiona wszystkim wiernym do wierzenia. Jest to, może dotyczyć wiary lub moralności. No i teraz ryt mszy świętej, można powiedzieć, że dotyczy to w jakiś sposób i wiary, i moralności. Tak? W jakiś sposób odnosi się to i do jednego, i do drugiego. Dlatego jak najbardziej była to dosyć popularna teza przed Soborem Watykańskim II wśród teologów, że nieomylność papieska odnosi się również do rytów, czy w ogóle do wszystkich takich praw, które powszechne, które dotyczą wszystkich ludzi, które papież wydaje. Natomiast uwaga, nie jest to zawarte w dogmacie o nieomylności papieskiej. Tam mamy bardzo konkretną, precyzyjną definicję. Gdy papież mówi ex cathedra, gdy naucza z najwyższym swoim autorytetem spraw dotyczących wiary i moralności, czyli wtedy, gdy papież jasno deklaruje, że każdy katolik musi wierzyć w to i w to, każdy katolik musi uważać, że to i to jest złe, to i to jest dobre i jeśli ktoś tego nie uważa, przestaje być katolikiem. To jest ex cathedra, to jest treścią dogmatu. Później teolodzy zastanawiali się, czy na przykład to właśnie ustanowienie rytu nie podpada pod nieomylność, czy kanonizacje nie podpadają pod nieomylność i tutaj były różne tezy teologiczne z różnym stopniem pewności. I teraz kwestia tego, czy ustanowienie, akceptacja przez papieża rytu podpada pod nieomylność, czy jest objęta tą nieomylnością, to było przed Soborem znowu kwestią dyskusyjną. To znaczy byli teolodzy, którzy twierdzili, że tak, byli tacy, którzy twierdzili, że nie. Co najwyżej, czyli gdzieś tam pewność teologiczna jest to na poziomie sentencji bardziej prawdopodobnej, nawet nie sentencji communis, czyli tej sentencji wspólnej wszystkich teologów, gdyż myślę, że co najwyżej można by próbować bronić tego, że była to sentencja komunis, choć moim zdaniem nie, bo jak za chwilę zobaczymy, że jak najbardziej są teolodzy, którzy wydają się mieć tutaj znani, dobrzy teolodzy, którzy mają odmienne zdanie na ten temat. Tutaj właśnie teraz przytoczę
To jest Die Kampusen, dogmatyka katolicka. Jest ona w języku niemieckim, dlatego że mam ją jeszcze z czasów moich studiów w seminarium w Bawarii. Jest to jeden z tych podręczników, z tych dogmatów, jedna z tych dogmatów, z których korzystaliśmy w dużej mierze właśnie w czasie naszych wykładów. Jest to oczywiście przedsoborowa, ciesząca się dobrą sławą przed soborem dogmatyka katolicka. Ja tutaj będę na żywo tłumaczył. A propos nieomylności właśnie papieskiej. Jeśli chodzi o treść, sama treść dogmatu pokazuje, że papieska nieomylność jest osobistym przywilejem rzymskiego biskupa. Nie może być nikomu delegowana. Kiedy papież, czy to we własnej osobie, czy to przez kogoś innego, używa swojego najwyższego urzędu nauczycielskiego bez przemawiania ex cathedra. Używa najwyższego urzędu nauczycielskiego bez przemawiania ex cathedra, czyli właśnie w ściśle, w sensie dogmatu, wtedy jego decyzje nie są nieomylne i są odwołalne. To dotyczy również dekretów komisji papieskich. Kiedy taka kongregacja w imieniu papieża podejmuje jakieś decyzje dla całego Kościoła w kwestiach wiary, ich decyzje, tych kongregacji, nie są nieomylne. Nie stają się nieomylne również przez to, że papież je ogólnie lub konkretnie podpisuje czy akceptuje. Tylko wtedy stałyby się nieomylne, gdyby on, tak, gdyby papież podniósł je ewidentnie do tego wymiaru, do tej godności właśnie decyzji ex cathedra w kontekście tego dogmatu z pierwszego Soboru Watykańskiego. Czyli nawet decyzje dla całego Kościoła rzymskich kongregacji zaakceptowane przez papieża, czy nawet gdy on sam przemawia mocą swojego najwyższego urzędu nauczycielskiego bez deklarowania, że jest to teraz dogmat wiary i każdy musi w to wierzyć i jak nie, no to wtedy przestaje być katolikiem. Takie decyzje nie są nieomylne. I dalej. Te decyzje czy akty Urzędu Nauczycielskiego, które nie cieszą się nieomylnością, wobec nich nie ma obowiązku, ścisłego obowiązku wiary, nie ma wobec nich ścisłego obowiązku poddania się pod nie, ale oczywiście, jeśli pochodzą od urzędu nauczycielskiego, mają jak najbardziej głęboką, nadprzyrodzoną pewność i dlatego powinny być z religijnym posłuszeństwem, powinny być na sposób, powiedzmy tak, pobożnościowy przyjęte. Ten obowiązek tylko wtedy może przestać istnieć, może przestać obowiązywać, gdy ktoś po długim zbadaniu tematu, mając poważne argumenty, naukowo badając sprawę, doszedł do przekonania, że te decyzje aktu urzędu nauczycielskiego opierają się na jakimś błędzie. Wtedy nawet najwyższe akty urzędu nauczycielskiego papieża lub rzymskich kongregacji zaakceptowanych przez papieża nie obowiązują w sumieniu. Ktoś faktycznie po zbadaniu tematu na sposób naukowy jest przekonany, że te decyzje opierają się na jakimś błędzie. Tak jak wspomniałem, jest to bardzo dobra, powszechnie akceptowana dogmatyka katolicka, powszechnie akceptowana oczywiście przed Soborem Watykańskim II. I widzimy tutaj, jest tutaj mowa również o tych decyzjach rzymskich kongregacji zaakceptowanych przez papieża, jak najbardziej należałoby to odnieść również do rytów. A więc pomimo tego, że byli jak najbardziej tacy teolodzy, którzy twierdzili, że należy rozszerzyć dogmat o nieomylności papieskiej właśnie na przykład na ustanowienie rytu, to bynajmniej nie był to dogmat przed Soborem, nie jest to bezpośrednio treścią dogmatu. I pomimo tego, że właśnie można użyć argumentu z Soboru Trydenckiego, że przecież tutaj zobaczcie, oni potępiają tych, którzy atakują ten ryt, no właśnie należy na ten argument odpowiedzieć tym, że nie oznacza to dogmatyzacji stwierdzenia, że zawsze i każdy ryt będzie z całą pewnością nieomylnie idealny, czy będzie z całą pewnością nieomylnie doskonały. Można na podstawie
zupełnie tak dobrych katolickich podręczników dowieść, przedsoborowych podręczników dowieść, że nawet te najwyższe akty urzędu nauczycielskiego mogą być omylne i można je przy odpowiednim przygotowaniu, przy odpowiednim zbadaniu tematu, można je podważyć, jeśli właśnie uważamy i mamy do tego naprawdę naukowe podstawy, że opierają się one na jakimś błędzie. Trochę podobnie rzecz ma się z kanonizacjami. Zasadniczo nie o tym tutaj mówimy, ale przy okazji warto na to zwrócić uwagę. Kanonizacje również dosyć powszechnie teolodzy przed soborem uważali, że nieomylność odnosi się również do kanonizacji, ale znowu była to co najwyżej sentencja communis, powszechnie przyjęta teza. Powszechnie przyjęte tezy to są rzeczy, które jak najbardziej teologicznie mogą zostać podważone właśnie, jeśli pojawią się jakieś mocne argumenty. Czyli absolutnie nie było pewności, że kanonizacje są nieomylne. Tutaj obecnie mamy do czynienia z kanonizacjami, które zostały bardzo zmienione. Proces kanonizacyjny został bardzo gwałtownie skrócony, uproszczony i to jest podstawa do tego, żeby powiedzieć, że uwaga, te nowe kanonizacje to jest rzecz dosyć niepewna, niech Kościół w przyszłości zbada jeszcze raz, jak już będzie wolny od herezji modernizmu, niech zbada jeszcze raz ten proces kanonizacyjny, czy on na pewno jest dobry, czy nie, i wtedy będziemy wiedzieli, co z tymi nowymi kanonizacjami robić, czy nie. I to oczywiście są wśród tych nowych kanonizacji są święci, którzy ewidentnie, znaczy jakby nie widać żadnych podstaw, żeby zanegować ich świętość. Są tacy, co do których można by mieć wątpliwości. Tak czy siak, no, nie należy to do naszej kompetencji, żeby teraz decydować ten dobry, a ten niedobry. Po prostu niech Kościół w przyszłości to zdecyduje. Te zmiany, które były w tych procesach, są wystarczającą podstawą do tego, żeby powiedzieć, my się wycofujemy z tego, my nie oddajemy publicznego kultu tym świętym, czyli w liturgii tak nie mamy, w żaden sposób nie czcimy tych świętych, którzy zostali kanonizowani już po tej reformie procesu kanonizacyjnego. Niech Kościół w przyszłości to wyjaśni i wtedy zdecyduje, czy te procesy są dobre, czy akceptowalne, czy nieakceptowalne, czy będzie weryfikował te procesy jeszcze raz, czy nie. Niech Kościół to sobie w przyszłości, Urząd Nauczycielski sobie to zweryfikuje, sprawdzi i podejmie decyzję, którą uzna za stosowne, a my w tym uważamy się za osoby niekompetentne, żeby wobec tej trudności zmiany tych procesów kanonizacyjnych, żeby podejmować tutaj jednoznaczną decyzję.